Witam wszystkich serdecznie. Chciałem powiedzieć o ostatnim epizodzie z Hurgady. Rozmawiałem z jedną osobą, która była nieopodal w resorcie i tam oczywiście było wiadomo trochę więcej niż jest w internecie. Obywatelka Austrii, 68-letnia, pływała dosyć blisko w miejscu wyznaczonym przez resort. Niestety kobieta w wyniku doznanych obrażeń była zaatakowana jedna noga i ręka. Dosyć dużo utraciła krwi, ale zmarła podobno na zawał, jadąc karetką już do szpitala, do Hurgady. No niestety nie udzielono jej odpowiednio szybko pomocy. I przestrzegam wszystkich, jeżeli jesteście w Egipcie, jeżeli jedziecie na przykład na jakieś snurki, snurklowanie, to pamiętajcie, nawet jak instruktor wam mówi, że w danym miejscu nie ma rekinów, niestety nie jest to prawdą. Sam miałem kiedyś przypadek, że płynął za mną mały rekin, nieduży, może 1,5 metra, nie atakował, ale stracha miałem dużego i też byłem zapewniony, to było akurat w centrum Hurgady. Także pamiętajcie, jeszcze raz przestrzegam, że nie powinno się po prostu wierzyć instruktorom snurkowania czy nurkowania, diving, że wszystko jest ok, że to jest takie bezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może taki rekin zaatakować. Oczywiście są miejsca takie, gdzie jest siatka i ten rekin nie przepłynie, ale dalej, szczególnie samemu, czy wieczorem, czy z samego rana, nie powinniśmy odpływać na tych pomostach, szczególnie w rejonie Shark Bay, czyli w okolicach Sharm el Sheikh i również w Hurgadzie. Nie można daleko odpływać ze względu na to, że nawet na takim snurkowaniu z maską powinniśmy trzymać się w grupie, wtedy ewentualnie rekin nie zaatakuje. Pamiętajcie, w chwili, kiedy rekin płynie, powinniśmy zrobić jedną rzecz, płynąć jak najszybciej do rafy. To wtedy jest najpewniej, że nic nam się nie stanie. Wszystkiego inne zapewnienia nigdy nie dają nam gwarancji. Jesteście sami zdani na siebie. Pozdrowienia serdeczności, mówił do was Star TV, siema. Udanych wakacji mimo wszystko i pamiętajcie, że w Egipcie jest pięknie. Hej. Pamiętajcie też, że nie chciałbym was po prostu w jakiś sposób straszyć, bo ja w Egipcie bywam dosyć często, bardzo często kocham Egipt, ale zawsze trzeba zachować środki ostrożności. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, że często jak jest pływacie przy rafach, następuje skaleczenie. Tego skaleczenia w słonej wodzie nie czuć. Euforia, pływanie i tak dalej. Ale to może przyciągnąć ryby też właśnie bardzo agresywne, nie tylko rekiny. W związku z tym pamiętajcie, żeby ostrożnie nie podpływać nigdy do ostrych raf, bo to grozi skaleczeniem, a przyciąganie, po prostu skaleczenie zawsze przyciąga niestety drapieżniki i podobno rekin z kilometra już potrafi wyczuć krew w wodzie. Także miejcie to na uwadze. Pozdrowienia serdeczności Star TV. Jest to oczywiście smutna informacja, ale jest okres wakacyjny. Warto wiedzieć o zagrożeniach, jak i o różnych niebezpieczeństwach Morza Czerwonego, bo morze jest piękne, ale też jest niebezpieczne. Siema.